Niekiedy ludzie spędzają noc w opuszczonych miejscach, żądni mocnych wrażeń lub ciekawi zjawisk paranormalnych. Najczęściej obierają sobie za cel obiekty, których mroczna historia odstrasza ludzi nawet w promieniach dziennego światła. Nieczynne szpitale psychiatryczne, cmentarze, prosektoria czy zamczyska, w których ktoś kiedyś został brutalnie zamordowany. Tej nocy samotnie udaję się na teren ruin dawnej fabryki Hydrowerke Pylic AG, w której w latach wojny śmierć poniosło 13 tysięcy osób. Umierali wskutek wycieńczenia, ciężkich warunków, chorób, a wielu z nich zostało po prostu zabitych przez Niemców. Szczególnie tych, którzy podczas odwrotu wojsk Rzeszy nie byli zdolni do marszu, masowo mordowano w pobliskich lasach, gdzie znajdowały się specjalnie utworzone obozy koncentracyjne. Nordlager Pylic, Arbeitsarzthungslager Hegerwelle, Wulenwewerlager Pylic, Tobruklager Pylic, filia obozu Ravensbrück, Wochenschiff Bremerhaven, Außenlager Messenheim bei Stettin, Pommernlager Pylic. Razem ponad 30 tysięcy więźniów. Z tą świadomością mijam betonowe słupki dawnego ogrodzenia i wkraczam na teren spowitej mrokiem i ukrytej w gąszczu fabryki. No cześć, czołem, dobry wieczór. No a właściwie to nie wiem, jak się z wami o tej porze sensownie przywitać. W tym momencie błądzę troszeczkę po terenie fabryki, ponieważ szukam pewnego wejścia do pewnego miejsca. Miejsca, które będzie właściwie punktem kluczowym tego odcinka, o ile uda mi się je znaleźć. Teren, na którym teraz się znajduję, to mniej więcej okolica stacji kolejowej, którą zobaczyliście w szóstej części o fabryce. Muszę patrzeć pod nogi, ponieważ gdzieś tutaj znajduje się to, czego szukam, a nie chciałbym tam wpaść tak o bez zapowiedzi. Zaraz się przekonacie dlaczego. O, proszę bardzo, o tym mówiłem. Mamy tutaj studzienkę, która prowadzi do jednego z wielu kanałów burzowych, który dzisiaj właśnie, a właściwie tej nocy, chciałbym wam pokazać. Także pozwólcie, że się odpowiednio oporządzę i schodzimy na dół. No dobra, trochę przesadziłem z tym tekstem o oporządzaniu się, ponieważ to była kwestia założenia maski przeciwgazowej i przełożenia elektronicznych i ważnych rzeczy trochę wyżej w razie, gdyby w kanale było trochę wody. Być może wielu z was ciekawi, po co mi ta maska przeciwgazowa. Cóż, śpieszę tłumaczyć. Powody są dwa i to bardzo proste. Po pierwsze, chodzi o ochronę dróg oddechowych. Nie mam zwykłej maski chirurgicznej, a dlatego posiłkuję się dość pokaźnych rozmiarów pełną pegaską. Grunt byle nie wdychać tego, co jest na dole. No a druga sprawa to to, że tam strasznie śmierdzi, po prostu. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o takie kwestie czysto informacyjne. No a skoro już wiecie, gdzie dzisiaj w nocy zamierzam się udać, no to mogę już tylko zejść tam i zobaczyć się z wami na dole, w tunelach. Witam się z wami już pod ziemią. Jest kilka fajnych i niefajnych uwag na początek.
Do tych pierwszych zalicza się fakt, że przy niskim trybie latarki wszystko powinniście dobrze widzieć oraz to, że nie ma tutaj teraz zbyt wielu nietoperzy, to jest oczywiście plusem. Natomiast minus jest taki, że pomimo tego, że ostatnio dość długo nie padało, to i tak jest woda, która będzie mi sięgała dość chyba wysoko, chociaż nie jestem pewien. Tam dalej może będzie trochę lepiej. Tamta ciemność przed nami jest celem dzisiejszej, tej nocnej wyprawy. Także nie ma co czekać, tylko ruszamy bardzo powoli, ponieważ w tym szlamie i tunelu o wysokości może 1,5 metra ciężko będzie się poruszać tak, żeby iść w miarę szybko. No ale nikt nie mówił, że będzie łatwo, tak? Buty strasznie brzęzną w mule. Na szczęście na razie jest dość płytko i tylko tym się muszę martwić. Zobaczymy, co będzie dalej. Po przejściu kilkunastu metrów trafiłem na pierwszy dopływ. Mam nadzieję, że w dalszej części tunelu znajdę jeszcze inne ciekawe rzeczy. Kolejny odpływ i powiem wam, że nie na żarty się wystraszyłem. Trochę to głupie. Przez moment słyszałem dźwięk, tak jakby górą jechał jakiś samochód, albo jakby dołem biegli ludzie. Okazało się, że to tylko nietoperz, którego dźwięki echo tak potęguje, tak niesie po tym korytarzu, że brzmią trochę inaczej. Już moja psychika działa troszeczkę na moją niekorzyść. Zobaczymy, co będzie dalej. Kto wie, może mi odbije. Wyspa, suchy ląd. I proszę państwa, mamy odpływ numer 3, tym razem w suficie. Po przejściu około 100 metrów sprawa ma się tak, że tunel schodzi w dół. Jest już naprawdę dość mocno zalane. Tu już na bank woda mi do butów wpłynie, ale jeszcze da się iść. Natomiast błogosławieństwem jest to, że wreszcie mogę się wyprostować, ponieważ znalazłem się pod kolejną studzienką. Tym razem z góry zaślepioną. Bateria zmieniona. Swoją drogą, ciekawi mnie, kto tutaj pije piwo. Mniejsza z tym, ruszamy dalej. Mam już basen w butach, więc nie mam wyjścia je dalej. Swoją drogą, tam jest ciekawie, ponieważ tamten ciemny punkt na końcu tej rury to jest bardzo wąska rura, pełna kości zwierząt i ślimaków. Raczej nie znajdę tutaj niczego naprawdę ciekawego. W porywach jakieś ciekawe kawałki gruzu. No ale zobaczymy. Jeśli Q-Prider się udało, to kto wie, może ja znajdę Sturmgewera w końcu po niemiecki kanał. Marsz w takiej pozycji jest świetnym treningiem nóg. Już nie ma się iść dosłownie. Wystarczy jakieś 200 metrów poruszania się w słowiańskim przykucu, żeby skatować nogi. Słuchajcie, po około półgodzinnej wędrówce kanałem, cały czas w linii prostej, natrafiłem na zawał. To nie jest granica, ponieważ tą wąską przerwą dałoby radę przejść między stropem a piaskiem. Jednak tym razem skończę w tym miejscu, ponieważ powrót zajmie mi znacznie dłużej, jestem już trochę zmęczony.
a chciałbym wyłonić się na powierzchnię możliwie jak najszybciej.